Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki. Tym razem to będzie Gilgamesz. Mit, z tego co kojarzę, sumeryjski. Tak, to będzie sumeryjski mit, starożytność i w ogóle przede wszystkim to nie jest mit grecki. Bo już nawet sama wklejka, która się bardzo odróżnia od poprzednich tomów z tej serii, ponieważ poprzednie było tutaj zawsze Panteon Bogów Greckich. Tym razem mamy zupełnie inną wklejkę. Cóż to jest za mit? Mit o epos o Gilgameszu. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w sekcji dla dzieci. Mają tam wszystkie dotychczas wydane tomy. Tutaj mamy fajnie. Antygona, Dedal, Ikar, Iliada, Odyseja, Edyp, no i właśnie Gilgamesz. Krótko, powiedziałbym, że to jest chyba najbardziej fascynujący z tych mitów dla mnie. Nie wiedziałem nigdy o nim nic wcześniej, nic nie słyszałem, a czytało mi się to wow. Tak byłem wciągnięty. Historia składa się z trzech części tego mitu, tego komiksu. Brat przeciwko bratu, później jest to drugi, to będzie gdzieś tutaj, tak jest, Gniew Isztar oraz tom trzeci, można powiedzieć, to będzie W pogoni za nieśmiertelnością. I tak jak mówiłem, wow. Graficznie to mamy standardowo styl ten sam, mitologiczny. To jest ten sam autor, więc to czuć sposób przedstawiania. I na początku poznajemy Gilgamesza jako władcę miasta, państwa Uruk, który generalnie jest potężniejszy, silniejszy, bystrzejszy niż śmiertelnicy. On jest jakby prawie półbogiem, można powiedzieć. I mieszkańcy lokalni, którzy mają troszeczkę dość jego despotycznych rządów, no nie ma żadnych wyzwań. Nikt nie jest w stanie zagrozić Gilgameszowi. Modlą się do bogów i bogowie kombinują, jak tu pomóc. Znaczy pomóc, to może ze słowo. Jeżeli chodzi o to, bogowie w tej mitologii są podobni do bogów greckich, albo odwrotnie, czy bogowie greccy są podobni do tych, bo to z tego, co tutaj wyczytałem na końcu, to było pierwsze. Ale powiedzmy, że proponują pewnego rozwiązanie i tworzą istotę. Istotę, która ma być wyzwaniem, rywalizacją, czymś, co z czym, z kim Gilgamesz się będzie musiał liczyć. No tak. I to właśnie jest początek. Bo następuje oczywiście starcie. Starcie dwóch tytanów, dwóch potęg, dwóch nadludzi. Ale do czego to doprowadzi, to ja już wam nie powiem, bo w tym starciu, po tym starciu zaczynają się dziać naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. I zarówno Gilgamesz się robi naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jego rywal, powiedzmy, Enkidu, tak się nazywa, Enkidu, też jest intrygujący. Wiele elementów, które później w mitologii chrześcijańskie też się przewijało, tu jest. Podejrzewam, że to było pierwsze. Znaczy, według tych opisów to było pierwsze. Jakoś ma się wrażenie, że to wszystko się tak fajnie zazębia. A tu oprócz tej mitologiczności, czyli tych wszystkich elementów, bogowie i tak dalej, ingerujących w życie śmiertelników, jest naprawdę fajna opowieść. Opowieść z ciekawym morałem, z ciekawymi przemyśleniami na temat w ogóle bycia człowiekiem. To jest chyba dobre określenie. Bycia człowiekiem. Z czym to się wiąże? Jakie są tego konsekwencje? Jakie są wady? Jakie są zalety? I dlaczego? I co odróżnia człowieka od zwierzęcia? No to jest po prostu w tym komiksie, no mającym trochę są 140 czy coś koło tego. Zobaczmy, do której strony dochodzimy. To powiedzmy 140 stron, jest tyle przemyśleń odnośnie natury ludzkiej, odnośnie tego, kim
my tak naprawdę jesteśmy? Czym jesteśmy? Czy warto, ogólnie mówiąc, żyć? To jest takie śmieszne określenie, ale dużo jest takich fajnych, fajnych zwrotów, cytatów, można powiedzieć, haseł. Generalnie mitologia jest niewyczerpanym źródłem postaw, opowieści, treści, a ten cykl, Świat mitów, jest świetnym przełożeniem po prostu tego w przystępny, czytelny sposób. Dlatego ja mogę ten komiks z wielką chęcią polecić. Jeżeli mieszkacie w Bielsku-Białej, udajcie się do biblioteki, do sekcji dla dzieci, macie tam wszystkie te mity. Ten jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszy. Ja się na nim bawiłem świetnie, bardzo się cieszę, że go wypożyczyłem i po prostu uwielbiam historie, w których bohaterowie nie są czarno-biali. Oni może są troszeczkę przejaskrawieni, ale mają wady i zalety. Ich cechy, ich zachowanie determinują cechy wydarzenia. Oni się zmieniają, oni się uczą czegoś, poznają. Wygrywa, zwyciężają, mają porażki, zwycięstwa. Po prostu dużo, dużo rzeczy w tym jest. I sam Gilgamesz, sam główny bohater, jest świetną, niejednoznaczną, niemoralną osobą. Super po prostu. Dlatego tak bardzo polecam ten komiks. Dobra, ja będę kończył. Ja już wam nie zawracam głowy. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie ten mit w ogóle. Czy słyszeliście o nim? Czy znacie ten komiks? Jak mieszkacie w Bielsku, udajcie się do biblioteki. Naprawdę, naprawdę warto poczytać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć.